Cześć, cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak nie stresować się przed egzaminami. To jest najgorsze, co może Wam się przytrafić. Stresować się przed maturą, przed egzaminem gimnazjalnym, ośmioklasistym, jakimś kolosem, czy co tam macie. Ważne jest, żeby zastosować odpowiednie techniki, żeby ten stres jak najbardziej zniwelować. I dzisiaj o kilku takich, których ja używam, Wam opowiem. Zapraszam! Zacznijmy od rzeczy, które możecie zrobić jeszcze przed egzaminami. Co możecie zrobić? Po pierwsze, pewnie macie jakiś tam krąg znajomych i wszyscy przed tym egzaminem mówią: hehe, a Ty ile się nauczyłeś? A gówno się nauczyłem! A Ty ile się nauczyłeś? A jeszcze mniej niż gówno! To jest złe. Wiem, że jest śmieszkowo, jest zabawnie, ale niestety takie dołowanie się wzajemnie, ile się nie umie, jak bardzo jest się w czornej życi, no to nie jest dobre, ponieważ sprawia, że Ty myślisz, że Ty też nie umiesz. Dlatego niestety na ten moment trzeba się jak najbardziej odizolować od wszelkich takich rozmów dotyczących, ile ja to nie umiem i jak bardzo jest mi źle. To tylko Was demotywuje, po pierwsze, po drugie, przekonuje Was, że nic nie umiecie, mimo że uczycie się bardzo dużo, nie śpicie, nie jecie, nie picie. A w tym momencie jest jak najbardziej istotne, żeby mieć to pozytywne myślenie. Ostatnio byłam w pracy i rozmawiałam z moją szefową. Moja szefowa była swojego czasu fizjoterapeutką. I ja jej tam mówiłam, jak bardzo się stresuję przed tymi maturami, mimo że piszę je po raz kolejny i tak dalej. I Ewa mi powiedziała wtedy, że ja nie mogę myśleć w ten sposób negatywnie i że miała takiego pacjenta, który był sparaliżowany czterokończynowo, po prostu nie było szans na jakąkolwiek, na jakikolwiek jego powrót do zdrowia, ale on się nie poddał, cały czas myślał pozytywnie, mimo że lekarze mówili mu co innego, że niestety musi już się pogodzić z tym, że do końca będzie sparaliżowany. On cały czas się rehabilitował, starał się, myślał pozytywnie i dzięki temu teraz chodzi, odzyskał pełną sprawność. Także nie ma po prostu co siebie dobijać. No. A propos rozmów. W takim razie, jak rozmawiać, żeby się nie dołować? Oczywiście, przechwalanki też nie są najlepsze, ponieważ wtedy, no, możemy pójść za bardzo w drugą stronę, ale jeśli macie osoby, które nadal mają jakieś drobne wątpliwości dotyczące ich wiedzy i chcą się z Wami nimi podzielić, to możecie sobie zrobić takie wzajemne przepytywanki, szczególnie bezpośrednio przed egzaminem, 1-2 dni, żeby utrwalić sobie materiał. Jest to bardzo fajny sposób, a dodatkowo jeśli dowiecie się czegoś nowego, coś sobie przypomnicie, będziecie mieli większą ulgę, będziecie się czuli spokojniejsi o Wasz stan wiedzy. Też bardzo dobry pomysł. Teraz temat bardzo konfliktowy dotyczący powtarzania bezpośrednio przed egzaminem. Niektórzy twierdzą, że niezdrowo jest się uczyć od razu, tuż przed i tak dalej, wszystko zapomnisz, przestań, rzuć te książki w cholerę. A ja na przykład bardzo lubię jeszcze sobie powtarzać nawet godzinę przed maturą. W poprzednim roku poszłam do łazienki, wzięłam moje notatki, po czym siedziałam tam chyba z pół godziny blokując łazienkę, bo po prostu sobie siadłam i sobie czytałam hormony i wiecie co? Akurat hormony były na mojej maturze z biologii, więc poniekąd uratowałam sobie tym powtarzaniem tyłek. Więc jeśli chcecie powtórzyć i mielibyście potem mieć wyrzuty sumienia, że coś Wam nie poszło, ponieważ nie powtarzaliście bezpośrednio przed egzaminem, to to zróbcie, nikt Wam tego nie zabroni. Jeśli czujecie się na siłach, nie chcecie już się więcej uczyć, bo się boicie, że jednak coś tam może Wam się w głowie pogmatwać, to też nie musicie tego robić. Decyzja należy od Was i po prostu nie pozwólcie, żeby wszelkiego rodzaju zabobony mówiły Wam inaczej, co macie robić. Teraz kilka słów o tym, jak z sali egzaminacyjnej zrobić swój własny dom. To jest moja ulubiona technika, którą ja sobie wypracowałam, że tak się wyrażę, na przestrzeni lat. Polega ona na tym, że daję swojemu ciału tyle bodźców, na ile umiem, które pochodzą z mojego domu. Na czym to polega? Na przykład wszelkiego rodzaju zapachy, wszelkiego rodzaju rzeczy, które w domu posiadam. Może to być chociaż biżuteria, może to być ulubione ubranie, w którym się czuję dobrze i pewnie, a jednocześnie będzie na tyle galowe, żeby w nim przyjść na maturę. Takie właśnie drobnostki, które sprawiają, że czujemy się jak w domu.
Od czego zaczynam takie swoje przygotowania? Wiadomo, jestem dziewczyną, ja mam więcej możliwości, ale wy faceci też możecie te rady wziąć sobie do serca na własny sposób. Co ja robię? Ubieram się oczywiście na elegancko, prasuję sobie sama rzeczy, ponieważ chcę, żeby wszystko było gładziutkie, bez zagnieceń, żebym nie czuła się po prostu źle, jak flejtuch i miałam wrażenie, że wyglądam źle. Chcę po prostu czuć się dobrze, pewnie wyglądać dobrze, po prostu picobello. Dodatkowo ubieram ulubioną biżuterię, której czuję się dobrze, czuję się pewnie. Jeśli macie jakąś biżuterię, która przynosi Wam szczęście, jak najbardziej możecie to zrobić. Ja akurat wybieram coś, w czym czuję się pewnie. I to jest taki mój must have. Następnie, chodzi o zapachy. Ja bardzo lubię mieć swoje zapachy przy sobie. I na czym to polega? Są trzy sposoby, jak możecie przynieść swój zapach na salę egzaminacyjną. I przy okazji ten smród nie będzie tam przeszkadzał innym. No chyba, że się nie myjecie. Wtedy lepiej się umyjcie. Dobra, więc teraz tak. Numer jeden. Balsam do ciała. Taki, który aż ten zapach wam, nie wiem, ciarki przynosi i tak dalej. Ja tutaj mam akurat z Yves Rocher'a malinę z miętą. Też bardzo fajny zapach. Balsamuję się nim codziennie, ale na swoje egzaminy zawsze biorę też wprawdzie z Yves Rocher'a balsam o zapachu wanilii. On po prostu pachnie jak ciastko z cukrem waniliowym. Ten zapach jest po prostu nie do opisania. Od razu jak go tylko czuję, to jest takie... Wiecie, o co chodzi. Też pewnie jakiś tam zapach czuliście, który wywołał u Was właśnie takie odczucia. Dlatego ja zawsze się tym balsamem smaruję przed egzaminem, żeby po prostu ten cały zapach czuć, jak piszę ten egzamin, żeby po prostu się uspokajać. Co możecie jeszcze zrobić? Możecie oczywiście użyć perfum, jednak nie jest to do końca efektywne, bo się popsikacie, na początku coś czujecie, ale potem przyzwyczajacie się do tego zapachu i tak de facto inni czują, a Wy tego nie czujecie. Więc to jest taka metoda 50-50. Co jeszcze możecie zrobić? Możecie użyć kremu do twarzy. Nie wszystkie kremy są zapachowe, ale jeśli są i ten zapach kojarzy Wam się z Waszą wieczorną lub poranną rutyną, warto go użyć, bo dzięki temu będziecie się mniej stresować. Ja zawsze używałam kremu bodajże z Liren, który miał taki charakterystyczny zapach i ten zapach cały czas utrzymywał mi się na maturze na twarzy. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale wierzcie mi, że to pomaga i od razu jak człowiek nie czuje się po prostu obco. Po prostu czuje się na sali egzaminacyjnej jak u siebie. Dodatkowo, jeśli lubicie jakiś konkretny smak wody smakowej, warto sobie nieco tej wody smakowej dolać do zwykłej niegazowanki, którą bierzecie na egzamin, głównie dlatego, żeby mieć ten zapach i aromat też przy sobie, że wiecie, jak człowiek pisze ten egzamin, chce się napić wody, to ją pije, no woda nie ma smaku ani zapachu. A jednak jeśli coś tam czujecie, to od razu człowiek całe spięcie jakby z niego schodzi, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, że to wszystko jest takie bardziej swojskie, bardziej domowe. Nawet taka głupia rzecz jak woda, która dla niektórych nie ma nawet znaczenia. Dla mnie ona ma i zawsze mi pomaga i może Wam też pomoże. Warto wszystkiego spróbować. W porządku, siedzimy już w ławce, na sali i o mordę, co teraz? Są też sposoby, żeby się zrelaksować już tam na miejscu. Co musicie zrobić? Po pierwsze, oddychać. To jest najważniejsze, najistotniejsze w tym wszystkim, żeby po prostu wziąć porządne 3 oddechy. Możecie sobie dla pomocy wyobrazić, że przed Wami jest ludzik, wiecie, taki stickman zrobiony z patyczków i Wy chcecie go zdmuchnąć. Więc bierzecie duży wdech i ogromny wydech, tak żeby go po prostu zdmuchnąć. Najlepiej wdech nosem, wydech ustami i najlepiej oddychać przeponą. Wtedy krew dociera do mózgu, my myślimy lepiej, a dodatkowo jesteśmy bardziej zrelaksowani. Taki prosty sposób, a działa i takie 3 oddechy zawsze warto sobie wziąć. Teraz sposób, którego nauczyła mnie moja teściowa, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest ona nauczycielką. Bardzo dużo olimpijczyków wytrenowała i przekazała mi taką radę przed moją pierwszą maturą, która bardzo mi się sprawdziła na matematyce. Chodzi dokładniej o pomarańcze. Po prostu wyobrażamy sobie, że z tyłu głowy mamy pomarańcze. Myślimy sobie, jaki ma kształt, że jest okrągła, pomarańczowa jak to pomarańcza. Nie odwracamy się za siebie, nie zamykamy oczu,
Po prostu skupiamy się na tym, że z tyłu mamy pomarańcze. I myślimy tak o tej pomarańczy i tak myślimy troszkę, może być około minuty i wracamy do życia. I co wtedy? Od razu jesteśmy bardziej skupieni, bardziej zrelaksowani. To jest dziwny trik i może się wydawać głupi, ale wierzcie mi, że na koncentrację naprawdę działa. Wymyśliłam sobie taką pomarańczę bezpośrednio przed egzaminem z matematyki i od razu byłam bardziej taka skupiona i zwarta i po prostu na miejscu. Nie, przestałam po prostu myśleć o pierdołach i niebieskich migdałach i o tym, jak bardzo i cholernie się stresuję. Taki prosty trik. Jak pewnie jeszcze nie wiecie, z matmy byłam noga, dupa i nie wiadomo co jeszcze. Byłam kiepska z matmy, miałam duże zaległości, szczególnie po moim poprzednim liceum. Potem przeniosłam się do innego i dopiero potem w trzecie liceum, tak de facto zaczęła się faktyczna nauka do matury z matematyki. Także byłam stanem mojej wiedzy bardzo przerażona. Owszem, chodziłam na korepetycje, coraz było lepiej z moją nauką, mimo że moje oceny raczej wahały się w okolicach trójki, dwójki i moja nauczycielka wiedziała, że ja to wszystko umiem, tylko niesamowicie się stresuję. I tego samego obawiałam się na mojej maturze z matematyki, no ale siadłam, przejrzałam jakby te wszystkie zadania i mówię, cholera, no to będzie powtarzanie. No po prostu nie umiałam nic wykombinować, byłam przerażona tymi zadaniami, bałam się, że żadnego z nich nie napiszę. Ale tak sobie pomyślałam, spróbuję od tyłu. Więc otworzyłam sobie ostatnią stronę arkusza, no i zaczęłam robić, i robiłam, i szło mi coraz gładziej. Wszystko było kurczę fajnie, wszystko mi szło wesolutko, na luzie. Nagle się okazało, że wszystko umiem, byłam w szoku. Ale naprawdę potem wszystko poszło mi z górki, także czasami warto otworzyć sobie arkusz od ostatniej strony, bo może akurat jakieś dane zadanie Wam przypadnie, przestaniecie się tak stresować i wszystko nagle okaże się dla Was śmiesznie proste, tak jak okazało się dla mnie, a tylko wspomnę, że maturę z matematyki napisałam na prawie 90%. Oto są moje właśnie rady na niestresowanie się przed maturą. W moim przypadku one pomogły, a wiem co mówię, ponieważ w tym roku piszę maturę z biologii i chemii po raz trzeci, ponieważ chcę się dostać na wymarzone studia. I jako, że się nie poddaję, to jednocześnie ten sam maturalny stres przeżywam już po raz trzeci. I jak co roku zastosuję się do swoich własnych rad i mam nadzieję, że Wy też ich spróbujecie, bo może akurat na Was zadziała i sprawi, że nie będziecie robić w gacie przed Waszym egzaminem. Niekoniecznie muszą to być matury, może być egzamin gimnazjalny, ósmoklasisty, czy wszelkiego rodzaju egzaminy, które są na studiach. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam również do filmiku poprzedniego, w którym opowiadam o tym, jaki długopis na maturę i inne egzaminy wybrać, bo czarny długopis czarnemu długopisowi nierówny. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Pytania możecie zadawać mi na Asku. Jestem oczywiście do Waszej dyspozycji. A wszystkim osobom, które piszą egzamin, życzę oczywiście powodzenia. No i mam nadzieję, że do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć!